Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was z nowego miejsca. Wiem, że bardzo długo mnie nie było, ale znowu pojawiły się pewne zmiany w moim życiu i jedną z tych zmian jest na przykład zmiana miejsca zamieszkania. W związku z czym witam Was z Londynu. Tak, przenieśliśmy się z Łukaszem do Londynu. Na razie planujemy na chwilę, co znaczy na 2-3 lata. Nie planujemy dłużej, no zobaczymy jak to się potoczy, wiadomo, jak się nie planuje, to zawsze to wyjdzie inaczej. Także na razie, tak? I co więcej? Myślę, że chciałabym Wam nagrywać troszkę więcej filmów. Mamy tutaj przepiękne parki w okolicy, jakieś fajne vlogi właśnie z naszego dnia wolnego, ponieważ mamy tylko jeden dzień wolny w tygodniu, więc staramy się korzystać, jeżeli jest pogoda, a ostatnio pogoda nas tutaj rozpieszcza w Londynie. Każdy z rodziny do mnie dzwoni, pyta, jak tam tak faktycznie mgliście, deszczowo? Nie, w ogóle nie jest mgły, ani razu nie widziałam. Deszcz, no kilka razy mnie złapało, natomiast teraz faktycznie czuję, że jest lato. Nie czuję w ogóle, że, nie wiem, wyjechałam z Polski, że Boże, gdzie ja przyjechałam do jakiegoś deszczowego Londynu. Absolutnie czegoś takiego nie ma. Także pogoda nas rozpieszcza, więc w te wolne dni staramy się korzystać z tego i staramy się gdzieś tam w jakichś parkach czy różne wycieczki gdzieś tam sobie po okolicy robić. Także myślę, że chciałabym Wam troszeczkę ponagrywać właśnie z okolic. Jestem w Londynie, mieszkam 14 km od centrum Londynu, także jest to dość blisko. No i chciałabym Wam pokazać troszeczkę tutaj tej mojej okolicy właśnie, troszeczkę tego, że nie tylko, że wiadomo, no ta multikulturowość jest widoczna nie tylko w centrum, ale i właśnie w całej Anglii, tutaj u nas w mojej dzielnicy nie jest to jakaś stricte dzielnica, gdzie mieszkają sami czarnoskórzy albo sami muzułmanie, jest tutaj bardzo duża mieszanka, także myślę, że będzie to ciekawe dla Was i co, tutaj patrzę, bo sąsiad na dole w ogrodzie chodzi i patrzy do góry, pewnie się dziwi, co ja robię. No ale nic. Sąsiada nie znam, także się nie krępuję. No, także taki mały update, jesteśmy tutaj, chciałabym Wam troszkę nagrywać. Sytuację mam o tyle dobrą. Słucham, czy ktoś nie wszedł. Sytuację mam o tyle dobrą, że wszyscy mieszkańcy tutaj naszego domu pracują w momencie, kiedy ja mam wolne, ponieważ ja pracuję od godziny 17, więc do tej 14, 15, czasem 16 jestem sama. Jestem w domu sama, więc mogę bez skrępowania nagrywać Wam różne filmiki, takie właśnie domowe. Dajcie znać, czy będzie Was to interesowało, czy chcielibyście, czy macie może jakieś pytania, może jakieś Q&A a propos tego wyjazdu mojego tutaj. Ja tutaj jestem 3 miesiące dopiero, także pewnie dużo nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Ale może coś takie Q&A z takich pierwszych obserwacji, jak to tutaj, co pierwsze uderza człowieka, który tutaj przyjeżdża, jakby jakie pierwsze takie spostrzeżenia, pierwsze takie rzeczy, które możecie zauważyć, które są może troszkę inne niż w Polsce i jakoś tam Was zaskakują. Jakoś tam może zaskakują przyjezdnych. Także dajcie znać, ja chciałam zrobić tylko taki malutki, króciutki właśnie update, że jestem, żyję, jeżeli kogoś to interesowało, jesteśmy, żyjemy i póki co żyjemy za granicą. Niestety, ale jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego niestety, no to właśnie dajcie znać może jakieś Q&A takie z zagranicy, bo są ogromne plusy życia tutaj, ale są i minusy, wiadomo, tak jak chyba wszędzie, ale tutaj są te minusy troszeczkę inne niż minusy, kiedy narzeka się u siebie, w swoim kraju, na swój kraj, na swoją sytuację. Tutaj są całkiem inne problemy, całkiem inny punkt narzekania, że tak powiem. No, także pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie. Ja myślę, że może to będzie jakiś vlog gdzieś właśnie tutaj z okolic. Dzisiaj jest czwartek, ja mam wolne we wtorek, także troszeczkę długo, może w międzyczasie jeszcze coś nagram i Wam rzucę takiego domowego, zależy czy mi się to uda obrobić, bo też mój komputer, no nie ukrywajmy, można im gwoździe wbijać niestety, także na ile mi komputer pozwoli, internet mam tutaj tak, no w miarę szybki, na ile można mieć szybki internet w Londynie, tak, to też jest kolejny plus bycia tutaj, no także do zobaczenia po prostu w następnym filmie, zobaczę co mi się tam uda dla Was ogarnąć, pa!